Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak namalować taki górski krajobraz. W dzisiejszym filmiku postaram się wytłumaczyć Wam wszystko w jak najprostszy sposób, tak żeby każdy mógł powtórzyć ten obrazek w domu. Ja już wcześniej przygotowałam sobie tło, to jest mieszanka białej i niebieskiej farby. Barwę swojego nieba możecie wybrać sami, zależnie od tego, czy chcecie, by było jaśniejsze, czy nieco ciemniejsze. Do dzisiejszego obrazka będą potrzebne tylko trzy farby: biała, niebieska i czarna. To nam w zupełności wystarczy, by stworzyć taki górski krajobraz. Na początek weźmy sobie pędzelek. Ja wybrałam taki płaski. Na końcówkę naszego pędzelka nabieram białą farbę, by namalować chmury. To będzie najprostszy sposób, jaki znam, by namalować całkiem ładne chmury. Zaczynamy od namalowania grzbietów. Tło zdążyło już mi wyschnąć, dlatego praca pędzlem jest dosyć oporna, ale nie szkodzi, poradzimy sobie. Gdy już mamy grzbiety, okrężnymi ruchami malujemy poniżej. Staramy się, aby grzbiety pozostały białe, natomiast reszta chmury powinna mieszać się z naszym tłem. Pracujemy okrężnymi ruchami. Możemy rozbudować naszą chmurę i dodać kolejne grzbiety. Bierzemy znowu białą farbę i domalowujemy kolejne kłęby. Pracujemy tak samo, czyli okrężnymi ruchami malujemy poniżej naszych grzbietów, starając się, by grzbiety pozostały białe, natomiast reszta chmury mieszała się z naszym tłem. Przez to, że mamy bardzo gęstą tą farbę, a tło już przeschło, zrobiła nam się dosyć taka pierzasta ta chmura, ale nie szkodzi, to ma też swój urok. Możemy dodać nieco więcej chmur. W każdym razie pracujemy tak samo, czyli zaznaczamy grzbiety, a potem okrężnymi ruchami schodzimy w dół, mieszając nasze chmury z tłem. Gdy już mamy namalowane chmury, przejdźmy do namalowania gór. Ja biorę taki oto nóż malarski i właśnie nim będę pracować, by namalować nasze szczyty. Wy możecie użyć pędzelka, ale pamiętajcie, by krawędzie były ostre. Na początek biorę sobie troszkę ciemnej, czarnej farby. Dodaję nieco koloru niebieskiego i mieszam. Na boku sprawdzam, jaki ten kolor mi wyszedł. Jeżeli jest za ciemny, mogę dodać nieco niebieskiego, dlatego że jest troszeczkę za bardzo czarny. I gdy nadal jest taki ciemny, dodaję nieco białego. Zależnie od tego, w jakim odcieniu jest Wasz niebieski, te proporcje mogą się różnić. Ale chodzi o to, by uzyskać właśnie mniej więcej taką barwę, jaką widzicie. Jest to niebieski, pomieszany nieco z szarym. W każdym razie jest to bardzo ciemny odcień. Moglibyście użyć czarnego, ale wtedy Wasza góra mogłaby być zbyt kontrastowa. Kiedy już jesteście zadowoleni z Waszego odcienia, weźcie sobie na krawędź Waszego noża trochę farby. Ja zaznaczam już pierwszy grzbiet naszej góry. Troszkę mało nam się nabrało, nie szkodzi. Teraz pracujemy nożem, starając się, aby nasze krawędzie były bardzo wyraziste i ostre. Wszystko teraz zależy od Waszej wyobraźni. To od Was zależy, jak będą wyglądać Wasze góry.
Być może chcecie wysokie szczyty, być może chcecie, żeby były równe, lub może jakiś szczyt będzie dominujący. To wszystko teraz zależy od Was. Gdy już zaznaczycie mniej więcej Wasze szczyty, możecie wziąć pędzelek. Ja biorę ten sam, którym malowałam chmury, nieco go przeczyszczę i nabiorę tej samej farby, której używałam do malowania szczytu. Teraz delikatnie rozmazuję ku dołowi. Podnóże gór już nie musi być takie wyraziste. Tam będzie nieco zamglona powierzchnia. Malujemy mniej więcej do takiego momentu, gdzie chcemy, by nasze góry się kończyły. Kiedy już mamy gotowy zarys naszych gór, bierzemy znowu nóż. Ja teraz wybrałam nieco inny. Bierzemy teraz białą farbę i namalujemy ośnieżoną i oświetloną powierzchnię. Zwróćcie teraz uwagę, w jaki sposób nakładamy farbę. Na płasko rozcieramy farbę, a następnie bierzemy na końcówkę, czyli na krawędź troszkę farby, tak jak tutaj. Teraz musimy podjąć decyzję, jak ma wyglądać nasz stok. Przekładam nóż, a następnie delikatnie przeciągam nasz nóż, bez żadnego nacisku. Biorę znowu farbę w taki sam sposób na krawędź noża i jeszcze rozbudowuję ten sam stok. Przeciągam delikatnie w dół. Tam, gdzie jest więcej tej białej farby, tam jest po prostu więcej śniegu. Tam, gdzie nieco jej zabrakło, tam są właśnie wystające skały. Pracując na takiej małej powierzchni, efekt jest nieco inny, ale gwarantuję, że na większym formacie to wygląda znacznie lepiej i efekt może Was zaskoczyć. Znowu bierzemy białą farbę i znowu przeciągamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasz stok wyglądał. Teraz przechodzę nieco niżej i ten nadmiar farby rozcieram na dole.
Możemy w sumie dodać nieco koloru na dole, troszeczkę białej farby. Damy troszeczkę więcej śniegu. Teraz przejdziemy do dalszej części malowania naszych gór i zrobimy cień po drugiej stronie stoku. W tym celu weźmy białą farbę i niebieską. Teraz popracujmy nad odcieniem. Odcień powinien być niebieski, nie za ciemny. Właściwie może być podobny do koloru naszego nieba. Możemy dodać jeszcze troszeczkę bieli. Zrobił nam się bardzo przyjemny kolor. Teraz będziemy pracować w taki sam sposób, czyli na płasko i na krawędź noża. Tutaj już będzie nieco ciężej, bo mamy mniejszą powierzchnię, ale damy sobie radę. Pracujemy w ten sam sposób. Nakładamy farbę, przeciągamy ją nożem, delikatnie, bez żadnego nacisku. Ważne jest to, aby nasza farba była gęsta. Jeżeli będzie zbyt rzadka, możemy nie uzyskać takiego efektu. Nakładamy nasz cień po przeciwnej stronie stoku. Naszym cieniem możemy pracować nad kształtem naszych gór. Możemy go dodać w te miejsca, gdzie chcemy, aby ten cień był. Ja jeszcze biorę trochę białej farby i poprawiam tą oświetloną stronę. Dzisiaj pracujemy na małym formacie, ale radzę Wam wziąć większe płótno. Zobaczycie, jaki będzie efekt. Teraz popracujmy trochę u podnóża gór, wykorzystując te farby, które nam zostały. Nakładam farbę dość grubo, żeby potem móc lepiej ją rozmazać i stworzyć efekt mgły. Weźmy teraz czysty pędzel i delikatnie rozmażmy nasz obrazek. Stworzymy w ten sposób efekt mgły. Możecie rozmazywać poziomo lub nieco pod kątem, tak jak są rozmieszczone nasze stoki. Nasz obrazek jest już gotowy. Tak właśnie stworzyliśmy pejzaż górski. Mam nadzieję, że Wam się podobało i bez problemu odtworzycie taki obrazek sami w domu.
Na dzisiaj to wszystko. Cześć.